Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym briefingu prasowym. Dzisiaj podzielimy się z Państwem informacjami z ostatniego tygodnia. Mieliśmy posiedzenie Sejmu i pomimo, że zaczęły się wakacje, to niestety, ale posłowie pracują i na razie tej końca pracy nie widać. Najważniejsze rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, to kolega powie o ustawie o prokuraturze, ale to jest taka ta ustawa o Sądzie Najwyższym, o zmianach, które zostały wprowadzone. Natomiast ja skupię się na sprawach społecznych, ale to już później, bo teraz najważniejsze to, co jest w Sądzie Najwyższym. Szanowni Państwo, to po pierwsze taka refleksja związana z tym, co dzieje się w Sejmie i wokół niego. Muszę z przykrością powiedzieć, że Sejm przestał być świątynią demokracji, tak o nim przez całe lata mówiliśmy. Dzisiaj Sejm to twierdza Marka Kuchcińskiego i PiS-u. Zakaz wstępu do Sejmu obywateli, ale także ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, to co spotkało panią Hartwig ostatnio, no to jest naprawdę dowód na to, że ta demokracja w Sejmie to czysta fikcja, a dowód na to, że skutecznie PiS realizuje, zdaje się, program Dostępność Plus, bo pychanie niepełnosprawnych od okien, zakazy wstępu dwuletnie, no to dowód na to, jak sobie wyobraża funkcjonowanie demokracji PiS właśnie. Nie jest świątynią demokracji Sejm także, bo przestaliśmy być państwem demokratycznym, przestaliśmy być państwem praworządnym. To, co się działo na ostatnim Sejmie, no tego dobitnie dowodzi, bo PiS zburzył trójpodział władzy, który jest fundamentem demokracji. Ustawa, o której mówimy, jest na to dobitnym dowodem, bo skończyliśmy z trójpodziałem władzy, podziałem na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wszędzie jest tylko PiS. Władzę sprawuje jedna słuszna partia polityczna i to PiS właśnie. Wracamy ewidentnie do czasów komuny. PiS cofa nas tak naprawdę, jeśli chodzi o demokrację, procedury demokratyczne do tamtych mrocznych niestety czasów. Ta nowelizacja, o której mówimy, to piąta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, o sądach powszechnych i ona kończy proces upolityczniania polskich sądów. Przewrotnie mogę powiedzieć, że niepotrzebne już będą niezgodne z regułami i z prawem telefony do sędziów, bo sędziowie będą orzekali na podstawie politycznych wytycznych władzy. To także dowód na to, że PiS nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością, a wyprowadza nas w ten sposób z rodziny krajów demokratycznych. Mało tego, no sieje zamęt w Unii Europejskiej, w której póki co jeszcze jesteśmy, poddawani, nawiasem mówiąc, coraz większej krytyce, postrzegani jako rozłamowcy i no moim zdaniem coraz więcej wskazuje na to, że te działania PiS-u, a także sukces wyborczy PiS-u, podobnie zresztą jak sukces Donalda Trumpa, sukces wyborczy Donalda Trumpa, na rękę jest tak naprawdę tylko Rosji, mało tego, w dużej mierze te sukcesy, w cudzysłowie oczywiście sukcesy, w jakiejś mierze wydaje się są właśnie efektem wrogiej działalności Rosji
właśnie, która biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Polsce i jaką rolę zaczynamy odgrywać w Europie, zaciera tylko ręce. Wygląda na to, że pewnie jeszcze będziemy wzywani do Sejmu, bo mimo, że to była piąta nowelizacja, to w dalszym ciągu są tam niedoróbki, które nie w pełni pozwalają urzeczywistnić wizję państwa PiS, czyli państwa, w którym jedna partia trzyma władzę i rękę na wszystkim i przejmuje rolę nie tylko władzy ustawodawczej, wykonawczej, ale także władzy sądowniczej. Przed nami pewnie jeszcze kolejne posiedzenie Sejmu. Będziemy Państwa informować o tym, jak wygląda sytuacja. Dziękuję. Szanowni Państwo, sprawy dotyczące Polaków, społeczeństwa, a mianowicie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Informowałam Państwa, jak była procedowana ta ustawa. Na ostatniej konferencji prasowej mówiłam, jakie zmiany zostały wprowadzone. Natomiast Sejmu, jak to każda ustawa, idzie do Senatu i Senat wprowadził 5 poprawek. 4 poprawki to były takie mało znaczące, natomiast jedna poprawka po prostu kuriozalna, a mianowicie jest to zagwarantowanie posady dla sędziów mianowanych przez PiS. Jest to 237 sędziów, w tym 120 Sądu Najwyższego, 102 Naczelny Sąd Administracyjny i 15 z Trybunału Konstytucyjnego. Są to sędziowie, którzy będą zatrudnieni na stanowiskach, na uczelniach i te funkcje będą pełnić dożywotnio. Czegoś takiego jeszcze nie było. Do tej pory sędzia Sądu Najwyższego, jeżeli był zatrudniony w uczelni, to było bardzo dobrze postrzegane. Uczelnia szczyciła się tym, że sędzia Sądu Najwyższego pracował na uczelni. Teraz wszyscy będą pracować dożywotnio. Chcę powiedzieć, że wszyscy rektorzy uczelni byli przeciw tej poprawce, dlatego że to jest naruszenie autonomii uczelni. To nie może być tak, że profesor nawet na własną rękę, z własnej inicjatywy nie może rozwiązać umowy o pracę. Po prostu pracuje tam do końca życia, dożywotnie. Nie było żadnego wytłumaczenia. Minister Miller, który był z nami na komisji, nie odpowiadał na te pytania. Powiedział, że to nie było, on nie był przygotowany na to i to nie ministerstwo taką poprawkę wprowadzało. Natomiast to była poprawka, która znowu była przegłosowana głosami Prawa i Sprawiedliwości ze spuszczonymi głowami. I to jest, byliśmy oczywiście jako Platforma i cała większość opozycji chyba byliśmy przeciw takiej poprawce, ale niestety arytmetyka jest taka, jaka jest i zostaliśmy przegłosowani. Kolejna rzecz, z którą chciałam się z Państwem podzielić, to jest poprawka ustawy dotycząca przeciwdziałaniu narkomanii. Od ostatniego posiedzenia Sejmu, tak jak ustawa została przegłosowana, dopalacze będą tak samo traktowane jak narkotyki. Czyli za posiadanie dopalaczy 3 lata więzienia, za umożliwienie, za handlowanie do 12 lat. Słyszycie Państwo, co się dzieje z młodymi ludźmi, którzy korzystają z dopalaczy. Po prostu wiele kończy się tragedią, śmiercią młodych ludzi, dlatego tutaj wszyscy byliśmy jednoznacznie za tym, aby te dopalacze faktycznie wpisywać i zgłaszać, jest to w tej chwili obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku zatruć substancją psychoaktywną i do Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie ma tolerancji dla dopalaczy, tak jak nie ma tolerancji dla narkotyków. I jeszcze jedna rzecz, o czym chcę Państwu powiedzieć, a mianowicie to była zmiana ustawy o lasach i prawo ochrony środowiska. Chyba tej obecnej partii rządzącej nie bardzo wychodzi polityka mieszkaniowa. No więc teraz wpadli na genialny pomysł, żeby powołać spółkę Polskie Domy Drewniane. Polskie domy drewniane i w tym ponad 600 tysięcy hektarów to są grunty niepokryte lasem i omijają ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości i otwiera się możliwość
wykupu przez deweloperów na budowanie, podbudowę mieszkań, czyli prywatyzacja lasów państwowych, tylko nie jest to powiedziane prosto, tylko z innej strony. Dlatego też byliśmy tutaj przeciw powołaniu takiej spółki Polskie Domy Drewniane, no bo nie widzimy powodów, dlaczego. Dlaczego ma być wycinka lasu, dlaczego to drewno ma być sprzedawane. Jest szacowane, że już w 2019 roku z tego sprzedaży drewna i tych gruntów spółka zyska w granicach 500 milionów. To są ogromne pieniądze. Do tej pory żaden rząd nie robił nic w kierunku prywatyzacji lasów państwowych. Niestety już zaczyna się to tylnymi drzwiami, tak najprościej mówiąc. Twierdzą, partia rządząca, udokumentowując tę zmianę ustawy, mówi, że to jest możliwość, żeby powstawały mieszkania tanie, ekologiczne, z naturalnego materiału. No, sami się z tego wszystko zmieni. Dobrze, tak. Różnie jest z odbiorem. Wiadomo, że przegłosowane zostało i spółka została powołana. To są takie najważniejsze rzeczy. Dużo było różnych poprawek, bo wszystkie ustawy, które są przyjmowane przez Prawo i Sprawiedliwość, non-stop są nowelizowane. Były chyba dwie poprawki do prawa wodnego, ale niestety nie doszło do tego, żeby stawkę obniżyć tą z 9,80 na 0,98. Ponoć był to tylko, wcześniej mówił minister, że to był przypadek, no ale to był chyba dobry przypadek, bo zostaje. I posłowie z Platformy wnosili taką poprawkę, żeby jednak tą odpłatność zmniejszyć. Niestety oczywiście zostało odrzucone, tak jak wszystkie poprawki Platformy Obywatelskiej. W tym klimacie jeszcze jedna informacja. Próbowaliśmy w ramach procedowania ustawy o akcyzie obniżyć stawkę akcyzy o 8 groszy na litrze po to, żeby zniwelować to, co PiS nie tak dawno wprowadził, czyli opłatę paliwową, tak zwaną opłatę emisyjną. Nie negując jakby potrzeby gromadzenia środków na przeciwdziałanie smogowi, uznaliśmy, że to się nie może jednak odbywać kosztem obywateli, nie może się przekładać na wzrost cen. Zaproponowaliśmy wobec tego zmniejszenie w tym samym momencie o taką samą kwotę stawki akcyzy. Jak Państwo sądzicie, co z tym zrobił PiS? No oczywiście odrzucił, co oznacza w praktyce, że wzrost cen na stacjach paliw jest nieuchronny. Chociaż, no jak pan poseł Marek Suski zauważył jakiś czas temu, nie zdrożeją paliwa przecież w całej Polsce, zdrożeją tylko na stacjach benzynowych. To jest odpowiedź PiS-u na nasze postulaty i nasze argumenty mówiące o tym, że ten wzrost cen po wprowadzeniu dodatkowego opodatkowania jest po prostu nieuchronny. Okay. Dlatego też jeszcze raz zapraszam wolontariuszy wolnych wyborów, jeżeli Państwo macie informacje, gdzie przekazać mieszkańcom regionu Polski, to po to, żeby ewentualnie zmienić partię rządzącą na inną, nieważne na jaką, na inną, to trzeba najpierw iść do wyborów, a później przypilnować tych wyborów. Okay. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Dlaczego w Olsztynie nie doszło do zawarcia porozumienia przed wyborami samorządowymi pomiędzy Platformą Obywatelską, Nowoczesną i prezydentem, tak ogólnie rzecz mówiąc, prezydentem Olsztyna? Pewnie trzeba to pytanie kierować do pana prezydenta Olsztyna, bo rozmowy z tego, co my wiemy, były bardzo zaawansowane, były prowadzone, ale ostatecznie skończyły się fiaskiem. Nie byliśmy uczestnikami tych rozmów. Z naszych relacji to wynika, że postawa pana prezydenta stanowiła tutaj podstawowy problem, jeśli chodzi o uzgodnienia i w wymiarze programowym, a także personalnym, jeśli chodzi o układ list wyborczych. I stąd nasza decyzja. No to
poparta, muszę też powiedzieć uczciwie, badaniami wskazującymi na to, że nasza kandydatka Koalicji Obywatelskiej ma bardzo duże szanse na to, że znaleźć się nie tylko w drugiej turze, ale wygrać te wybory, nadchodzące wybory samorządowe. Tyle. A jeśli chodzi o ten układ list wyborczych, to co Państwo proponowaliście, a co prezydent proponował? Nie uczestniczyliśmy w negocjacjach i myślę, że to pytanie trzeba by kierować do Marcina Kuchcińskiego, pana prezydenta, pana Wiesława Pampucha, pana marszałka Protasa. My tylko wiemy, że rozmowy się toczyły, były bardzo zaawansowane, obiecujące na pewnym etapie, a skończyły się fiaskiem.